Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w drugim premierowym materiale z gry Deathloop. I oczywiście zmierzamy teraz w kierunku centrum kontroli pętli, w której to Colt, czyli nasz bohater, ugrzązł, czy też być może znalazł się tutaj z własnej woli. Kto wie? Kierujemy się teraz właśnie tam, to nie jest znacznik do centrum, tylko to jest taki znacznik pomocniczy, że hej, mniej więcej tam masz iść. I zaraz pojawi się kolejny, który nas będzie tutaj ładnie kierował. Zobaczymy, co to jest w ogóle za ustrojstwo. Nie wiem, czemu niektóre obiekty mają takie jakby glitche na sobie, bym powiedział. To jest ciekawe. Trasa wskazywana przez znaczniki nie jest jedyną drogą prowadzącą do celu. Obserwuj uważnie otoczenie, a być może znajdziesz coś innego. Tędy, Colt. O kurde. Co jest? Start jakiejś rakiety? Co to w ogóle jest za ustrojstwo? Są ludzie. Głośno i dumnie. Nie lubisz chodzić pod górkę. Kurczę, ktoś tu jest. Puch był głośny. W ogóle gra jest trochę głośna, a propos głośności. Nie tędy. Może faktycznie posłuchamy się tej wskazówki, przejdziemy sobie dołem. Może tak byłoby lepiej. Dajcie proszę znać, to moje pytanie jest cały czas aktualne. Czy macie ochotę na to, żeby zobaczyć pełną serię z Deathloop? Czy być może chociaż więcej odcinków niż te dwa, które na dzisiaj dla was przygotowałem? Dajcie znać proszę, zostawiając kciuka w górę pod tym odcinkiem. Będę bardzo wdzięczny za wsparcie oczywiście kanału. I też zachęcam do komentowania. Nie wiem, czy uda mi się tak ściągnąć. Nie do końca. Widzisz czy nie? Nie jest to najlepsza broń na świecie, widać. Trzeba celować w głowę, ale i tak miała hełm, który spadł z niej po tym pierwszym trafieniu. Pieprzniczka. Może zamiast tego bym wziął prosty medalion broni do arsenału. Pieprzniczkę sobie weźmiemy, ale... O kurde. Ostra broń widzę. Coraz bliżej jesteśmy swoją drogą. Że można między tymi dzielnicami sobie swobodnie przechodzić. Wszystko jest poniżej. Fakt, że coraz gorsze są te wybuchy. Również nasz Colt tutaj to... O! Odczuwa coraz bardziej... naokoło. To jest wszystko, czego się dowiemy? Co daleko? No bez żartów. Wąskie horyzonty. To się uda. O mój Boże. Tu jest szkło. Zachowałem się jak mucha, która mi szyby po prostu. Ja pierdzielę. Niedobrze. Proszę odejść stąd. O. Dobra, anuluję to ładowanie. Gdyby tak odwrócić uwagę... O Boże, nie. O nie! O nie! To nie było dobre rozwiązanie tej akcji.
Ale udało się, słuchajcie. Mimo, że dwie trzecie życia mi poszły. I przynajmniej nie musimy iść naokoło. Rozwiązaliśmy to głośno i zdecydowanie. No to też nie jest zły pomysł zawsze, żeby tak tego typu konflikty ogarniać. Znowu coś, z czego nie skorzystam, można się wyleczyć trochę. No i w sumie wyszedłem na full HP prawie. Zachłanny Colt. Zachłanny Colt, ale żywy Colt. No boję dużo kalibru, proszę, mam jak miło. Okej. Wiem, że nie tędy. Sprawdź na szósty, nie tędy za tobą. Czuję się bardzo dobrze. No ale tak, jestem ciekaw. Nowe odkrycie. W starym magazynie zbrojenia w kompleksie rodziców eternalistów. Boże. Tragicznie to poszło. Oni w ogóle nie reagują na to. Dobra, ten tak. Za daleko rzucałem. Ale dobra, faktycznie, zostawmy to na razie. Chodźmy w ramach misji w tym kierunku. Czy tędy przejść na przykład? Czuję taką cały czas presję, nie? Że... Okej, mogę się niby tam wskrzesić te dwa razy, ale to tylko na dzielnicę, więc... Można jednak stracić cały run, jakby. Centrum kontroli pętli. Brak wyłącznika. Jednak, biorąc pod uwagę przykazanie programu Ion, baw się dobrze. Miałem nadzieję, że pierwszy dzień poświęcę prawdziwym badaniom. O kurde. Prawdziwą burzę z piorunami. To dwa, trzy... Zabijcie go. Już. Daj spokój! No co? Mogło pójść lepiej. Oj, nie, nie. To nie. Nie, odblokuj! Muszę przeładować! Serio? Jeszcze nie. Dobra. Dobra. Pięknie. Tu powinien być przełącznik. Dobra, muszę definitywnie bardziej stawiać jednak na walkę po cichu. Jest życie. Tu doktor Wendy Evans do sterowni. Co to? Jeśli nie odpowiecie mi w 5 sekund, to wpakuję was w niekończoną... Powiedz coś mądrego. Sytuacja jest opanowana. Colt. O-o. To chyba jakieś jaja. Mam jeszcze znaleźć cholerną baterię do tego głupiego ustrojstwa. Wcześniej były baterie. W poprzednim odcinku jeszcze, ale... No tu może być problem, żeby ją zlokalizować. Aha, dobra, jest znacznik. Oczywiście, nie mogło być inaczej. Trzeba ją zlokalizować, a przyjść po prostu. Dobra, wpakujmy tu. I wszystko. Dobra, weź ją. Coś jeszcze. Rapier. To mi wygląda na coś bardzo ważnego. Zaraz to wymienię. Dobra, jest zasilanie. Pokaż, na co cię stać. No kurde. To jest mocarne. On wie o różnych sprawach. Nie na takie... Uznanie zasługuje. No ja się zastanawiam. Nazywamy to rozerwanie atomarium. Ja i pozostali wizjonerzy założyliśmy program Ion, aby chronić
pokazać nas, wizjonerów. Przestrzegajcie trzech przykazań. W razie zagrożenia pętli stosujcie PZP. PZP? Cholera, już kończy mi się taśma? PZP jest w biurze ochrony na skalę Freestat. Powiadomcie szefa ochrony. On wam powie, jak używać PZP, by chronić pętlę. Chociaż czegoś się dowiedzieliśmy. PZP brzmi potężnie. Może narobić bałaganu. PZP? Dobra, poszukam tego PZP. PZP brzmi jak jakaś nazwa typu, zgaduję, Polski Związek Pętli, czy coś takiego. To miałoby sens, gdyby tak się to nazywało. Dobra, jak stąd wyjść teraz? Nie trzeba. Ale dużo to jest apteczek, to nie ma co się martwić. Jak jest taka sytuacja, że możemy walczyć. Dobra, mamy full ammo. Dużo jest zapasów, bardzo, bardzo dużo. I życia, i amunicji. O kurde. To nie jest fajne. Można by zniszczyć. Ale lepiej spróbować ten czujnik po prostu zhakować. Nie wiem, czemu dźwięku nie było żadnego. Ale pamiętajcie, gramy jeszcze przedpremierową. To jeszcze jest bez tego day one patcha tak zwanego. Który sądzę, że będzie. Kurde, ale ja muszę tam wyjść. To nie wiem, czy idziemy dobrą ścieżką. O kurde. No bez jaj! Jeszcze ktoś strzela powoli. O Boże, a zwane hitaj. To boli. Nie, tak skaczą jeszcze skubańce. Eternalista umiera. Dobra, prawie bez straty zdrowia. Jak stąd do cholery wyjść? Aneks laboratorium. Koło zaworu. Drodzy badacze, oprzyjcie się pokusie nie żywać tego koła i nie próbujcie uzyskać dostępu do związania z nim komory w żaden inny sposób. Generowanie w komorze rezyduum ulatnia się bardzo szybko, nawet gdy przechowywane jest w odpowiednim pojemniku. Ja lub ktoś inny do mnie bardzo podobny pojawi się niedługo w południu, aby zabezpieczyć ten materiał w celu przeniesienia go do instalacji rafineryjnej w moim laboratorium. Z poważaniem, doktor Wendy Evans. Jeżeli nie chcę ktokolwiek dotykał koła, które otwiera ten się tutaj. Okej. Okay. Tylko czy udałoby mi się to znaleźć, patrzcie. I znowu apteczka. Naprawdę zasobów jest od groma. I są te instalacje rafineryjne. Okej, okay, ale to się nic nie dzieje w związku z tym. Chyba tu nic nie ma, ale wezmę to koło, może się przyda jeszcze gdzieś tam. Jakaś lizać ściany nie będę dokładnie, żeby totalnie wszystko znaleźć, bo nie byłoby to zbyt proste czasowo. Kurde, ale ile tu jest miejsc, do których możemy wejść? Ja pierdykam. Ja to ściągnę stąd. Tak, 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 super. Dziękuję. Spróbujmy tędy może jeszcze podejść. Sprawdźmy to. Czy tutaj będzie coś interesującego? No, to też jest tak zablokowane. Więc nie ma tak łatwo niestety. Mogli sobie tam wejść. Też zablokowane. Kurde, wszystko jest poblokowane. Z tej strony już nic nie ma. Dobra. Czyli tak trochę dla pizzy to było. Ewentualnie może jakoś później damy radę sobie to otworzyć. Albo coś już przegapiłem. Też jest taka możliwość. Tak czy siak, trochę eksploracji jeszcze nikomu nie zaszkodzi. Chyba że padniemy do wody. Ale mam double jumpa. Zapominam o tym. Ma teraz niezłe możliwości do eksploracji, ale a propos eksploracji, nie cały czas idę w złą stronę.
tędy musimy przejść. Musimy nawet na górę się wdrapać. Dzięki temu, że mam te podwójne skoki. Okej. Stacja lecząca. Może tędy wyjdziemy, co? Po prostu. No pewnie. Znowu takie coś, takie urządzenie. To naprawdę jak jakiś teleporter wygląda i podejrzewam, że później w grze coś takiego będzie. To ewidentnie tak wygląda. No kurde. No to jest to samo wyjście. Koła coś czuję, że nie znajdę. To pewnie już było. Jakoś wcześniej. Tutaj. Tak jest. Właśnie tędy mamy iść. Dużo tych ludzi tutaj. O mój Boże. O, to był mocarny strzał. Jest tam kto? Oczywiście, że nie. Nie no! Widzę zdrajcę! Zdrajcę? Okej. To jest ciekawe. I kto się śmieje? Koleś. Aha. Nie przeładowałem. Ta. Hej, osłaniasz mnie! Przeładowujesz! Kurde. Ja też przeładowuję! O jest, już diabła. Wróć do nas! Co ty gadasz? Czy mam do was wracać? No, ci tacy niepokorni widzę, jesteśmy tutaj mocno. Jak Colt, ale... On z nimi współpracował kiedyś? Medaliony broni. Czy to była osoba, o której myślę? Co jest grane? Dziwni są ci ludzie. Co ty? Czy jednak będę wysłuchał, tutaj przychodzić? Wszyscy o tobie zapomną! Czas się stąd zabierać. Halo. Powtórka jedna. Pytanie, czy ja straciłem teraz to wszystko, co sobie zdobyłem. Zdaje się, że brakuje mocy. No właśnie. Te gwoździe mu kurde zmienił, bo to jest trochę bez sensu. Oj. To było dość nieroztropne. Kurde, to wszystko jest pozamykane. Tylko, że ja stąd w żaden sposób sobie chyba nie ogarnę. Tego zasilania, nie? A, tak się odblokowuje. No okej. Myślę, że trzeba przytrzymać wcześniej, to nie działało. Strasznie długo to trwa. Dobra, zadanie polegające na wyjściu brzmi łatwo, ale takie nie jest. Teraz sobie filmik odpaliliśmy. W sumie zmienię to. Bo
może być broń, która cokolwiek robi. To nie jest zły pomysł. Mam nadzieję, że jednak ci wszyscy, których pozabijałem, te wszystkie rzeczy, które zdobyłem, to w jakiś sposób zostały. Mimo tej powtórki. Wiecie, zapisane. Gdyby tak... Nie, nie zginąłem. Ha! Można i tak to zrobić, moi drodzy. Bez zbędnego kombinowania, jak widać, i bez straty życia. Dobra, jazda. Te anomalie, tak? Jeszcze wieżyczka mi pomoże, ale jaja. Dobrze, to przejąłem. Pięknie, dziękuję. Dobrze mieć takiego sojusznika. Tylko mam nadzieję, że za chwilę kontroli nie przejmie z powrotem ten system nad nią, nad tą wieżyczką. No dobra, słuchajcie, tutaj do wyjścia, na dół gdzieś jakimś cudem mamy się przedostać teraz, tylko... Kurde, jak? Jak ja mam tam wejść? Przepraszam za to powiadomienie, nie wiem czemu. O, tu jest. Nie wiem czemu to dźwięk wydało. No dobra, ale jestem przy wyjściu i czemu nie mogę wyjść? Nie wiem. Bo czegoś nie zrobiłem pewnie, znając życie. Schakować. A, dobra. Dobra, dobra. Wszystko jasne. Jest i wyjście. Zwijamy się stąd. Moi drodzy, PZP znajduje się w biurze ochrony, więc warto to chyba, no wiesz, chronić. I warto też opuścić drugą dzielnicę, w której się znaleźliśmy, lub powiedzmy trzecią, zależy jak liczyć początek gry. I ruszyć do następnej. Bardzo fajnie. Dał się przeżyć. Eternalista zabija cię bronią palną, ale raz tylko, więc nie jest źle. Znajduje się w biurze ochrony, więc chyba warto to sprawdzić, oczywiście. Dużo wiedzy mamy. A, medaliony jak najbardziej mi się zapisują, także nic tutaj nie straciliśmy. Super. Zmiana oczywiście pory dnia. Przeszukać biuro ochrony. PZP brzmi obiecująco, jest w biurze ochrony programu E.ON na skalę Freestat. Dobra, teraz tak, zestaw sobie sprawdzę. I do mojej broni mamy aż dwa sloty, słuchajcie. Także wpakujemy sobie tutaj pewny strzał. Trochę zwiększy szybkość przeładowania, bardzo ważne, bo to jest pojedynczy strzał. I wypadałoby tak zrobić. I teraz pewny strzał, odległość, której broń jest celna, jest nieznacznie zwiększona, trafię z większej odległości. No dobra. To samo możemy zrobić na przykład na niczym innym, bo to jest taka broń dość słaba. Aha, ogólnie chyba, że na postaci bym jeszcze też miał, nie wiem. Nope. Żadnych skillsów, nic. Powtórki też bym nie musiał mieć w sumie. Dobra, eksplorujmy skałę Freestat w takim razie. Gra ma na pewno najdłuższe loading screeny na PS5, we wszystkich gier, jakie grałem. Dobrze, dzieci. Czego się dzisiaj nauczyliśmy? O, czekałaś aż odpowiedź. Chcę wiedzieć, czy ustaliłeś już, kim naprawdę jesteś. No, to proste. Lubię pić, czasem się upijam, jestem bywalcem. Wszyscy mnie znają, wszyscy mnie nienawidzą, znam się na broni, mam niezły humor, dobrze się ubieram i... Po jaką cholerę wszyscy noszą maski? Zapomniałeś wspomnieć o swoim hakodingsie. Dojdziesz do tego. To hakofalówka. Dość mam zabawy na twoich warunkach. Od teraz Colt przejmuje ster. Dobra, wsiadamy, kochani. Ciu-ciu. Przejmuje stery, a nie... A, pieprzyć to. Następny przystanek, biuro ochrony. Ciuch, ciuch. To fucking cold. To się starał z tym.
falówka niezbyt mi się tutaj przyda. Pióro na chronę Eon. Dalej tą drogą. No, innej nie widzę. To mógł być sen. Kolejny sikający gość. Ale już się zbierał. Jak widać, więc w całą porę. Prawie raj. Pięknie. Ej, a ten nie usłyszał. Widzę tego. Ale grania. Zobaczył. Ty. Co ja? Oby to nie był kolor. Kurde! Jak? Jak to się stało? Nie potrzebuję. To jeszcze, żebym tutaj z każdym zginął. Co tu jest? A. Nie, w sumie nie. Nie chcę zamieszania to robić. Całkiem niezły kawałek. Tam możemy przejść. O, kawałek, dzięki któremu pewnie już filmik jest zablokowany przez muzykę. Jak to zazwyczaj bywa. W takich niezłych kawałkach w grach. Tam kościół ma jakąś broń interesującą. W ogóle to jest ich trzech. Wiecie co? Zróbmy to w ten sposób. Oni się nie spodziewają mnie tutaj, nie? Ale fajnie, zacząłem strzelać i nie wiedzieli od razu skąd. Dobra. Wszyscy. To bym chętnie zmienił, to jest taka średnia broń. To, przepraszam. Kurde, gdzie jest ta wasza broń? Nie trzeba. Fajerwerek. Ała! Nie sądziłem, że to się wydarzy. A tu co jest? Generalnie nie jest to najbardziej potrzebna eksploracja na świecie w moim wykonaniu tutaj. Już nie widzę, żebym coś tutaj oszałamiającego zdobywał. Chodźmy stąd może. Hop! Pięknie. O, tu coś było. Automaty do gier, gitary, proszę bardzo. Nalewak do piwa. O nie! Co ja robię? Marnujemy zasoby. Dobra, chodźmy stąd po prostu. Czuć się trochę jak w The Search teraz, tą muzyczką taką przegrywającą w jednym miejscu. Tak było właśnie też w The Search mocno. Czekajcie. Chwilowe? Kurde, trzeba było tak poprzejąć od razu i rozpieprzyłaby ich ładnie. Dawać ogień zaporowy! Dziękuję, wieżyczko. Tak, wiem, wieżyczki. Łatwo sobie przejmować. Znaczy, warto sobie przejmować. Już ta rada mi nie do końca tam się nie przyda. Szef ochrony, proszę bardzo. Tu dziś mieliśmy się dostać, tylko z drugiej strony zapewne. Cześć, kolego. Czemu wy tacy dziwni jesteście? Nie kumam faktycznie tego ich ubioru. Moglibyśmy tak zrobić? Może nie do końca o to mi chodziło, ale udało się wygrać. Tu mam dwie pieprzniczki teraz, tak? To nie chcę. To wolę. O, stąd możemy zhakować antenę. Potęga hakofalówki. No właśnie, tylko trzeba najpierw zlokalizować miejsce, jak można z niej skorzystać, nie? Dobra, PZP. Gdzie jest PZP?
O kapitanie, mój kolcie. Chcesz, żeby ten twój safe był twoim tam safe'em i teraz jest tam safe w twoim mieszkaniu w Abram? Tylko panna Mina powiedziała mi, że stawiłeś domyślny kod, czy to zaproszenie? Wszyscy znają te liczby. 6077. Ale nie wytatuowałeś sobie nawet na lewym sutkiem to kod do jej serca? Może pewnie powinieneś je zmieniać. Liczba tu, liczba tam, aż sobie zrobią całkiem nowe. Albo nie, nieważne, wyrzucam wszystkie moje liczby. Plusk, żegnaj, Fjazd, Borowska, najwyższe przeorysza, skały, postscriptum i takie tam, to twoje PZP, to przebłysk geniuszu, twój umysł to niewielki cud i pozwól, by ktoś nie pozwól, by ktoś miał ci coś innego. Aha, czyli generalnie tylko kodzik tutaj mamy i jakiś bełkot, który pewnie teraz jest bełkotem, a później nie będzie nim. No dobra, na Black Reef wiedza oznacza postęp. Często będziesz wracać do znanych lokacji nowo zdobytymi informacjami. Na przykład teraz możesz wrócić z dopiero co zdobytym kodem do swojego mieszkania w Abram i użyć go, aby otworzyć safe. No właśnie bym tak zrobił, chętnie. Niby, że to kurwa ja stworzyłem PZP? To oznacza, że jest w moim mieszkaniu w jebanym Abram. I znowu trzeba tam wracać, nie? Colt, znam ten ból. Najnowsza wersja z naniesionymi poprawkami, które zaproponowałeś, co nie sądzisz, Juliana? Fia Zborowska wygląda niepozornie, ale gdy przywołuje moc Amoku, zyskuje siłę samej anomalii. Egor Serling jest w stanie sięgnąć po eter i zniknąć w okamgnieniu. O, to czyli to oni jakieś eksperymenty prowadzili, jakieś umiejętności zdobywali ci wizjonerzy. Takim chyba jesteśmy również i my. Władający niewidzialną mocą karnekinezy Alexis Dorsey może przemieszczać żywe ciała z zwykłym skinieniem dłoni. Juliana Blake może być teraz kim zechce. Dzięki maskaradzie ukrywa się na widoku, chłodnym okiem archiwizując stworzoną przez nas historię. Gdy przywołuje moc przeskoku, Charlie Montag błyskawicznie przenosi się między dwoma miejscami. Harriet Morse łączy ze sobą ludzi, korzystając ze swojego splotu, dzięki czemu odczuwają wszystko, czego doświadcza każdy z nich. Zatwierdzone Colt Vann, szef ochrony. Szef ochrony? Nic dziwnego, że wszyscy chcą mnie zabić. Kurwa. No to żeś się wkopał, panie Colt. Dobra, słuchajcie, zdobyliśmy co mieliśmy i widzę, że mamy się po prostu zbierać z tej lokacji. Kurde, to nasze biuro było de facto. Proszę bardzo. Jakie to wszystko zawiłe. No to teraz generalnie musimy tylko wrócić i wracamy do mieszkania. Nie wiem, czy to jest kwestia opcjonalna, czy to jest must have, że tak, masz wrócić do tego mieszkania Colt, bo gra ma cię nauczyć tego, że warto wracać do poprzednich lokacji. Zobaczymy. Na pewno to ma też znaczenie fabularne, więc tak tam pójdę, bo chciałbym to zobaczyć. Ale oczywiście tutaj cały czas przypomina mi wraca kwestia tego, czy macie ochotę na więcej tej gry na moim kanale, czy was to wciągnęło, czy niespecjalnie. Jeżeli nie, to kończymy tak jak mówiłem na tych dwóch premierowych odcinkach. Jeżeli macie ochotę na więcej, to wtedy jak najbardziej może to być pełnoprawna seria na kanale. No i też zachęcam oczywiście do zostawiania kciuków w górę pod tym odcinkiem. Będę naprawdę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju wsparcie tego typu. Kapitan, okazuje się, w przeszłości była z ciebie na Black Reef gruba ryba, ale przez to ludzie chcą cię teraz zabić jeszcze bardziej. Super. Deathloop. Jestem ciekaw, jakby wyglądała gra tą Julianą jeszcze. I w trybie nie dla pojedynczego gracza właśnie. Inni gracze nie mogą obecnie nawiedzać swojej rozgrywki jako Juliana. Aby umożliwić nawiedzanie, przełącz się na tryb online. O kurde! Ej, to będzie mega, jak już nie będę grał przedpremierową, tylko te serwery będą pykały, śmigały normalnie. Będziemy mieli inwazje takie w stylu Dark Soulsowym. Otworzyć safe na twoim mieszkaniu. Tylko ładnie. Nowy medalion był. No i nocą, słuchajcie, do mieszkania się zakradniemy. To brzmi jak plan. W sumie nic więcej nie będziemy robić, tylko eksplorujmy Abram. Widzę, że od razu mamy nawet taką opcję do wyboru. Ciekawe, czy jakbym teraz zginął, tak definitywnie to wszystko od nowa będzie? Kusi, żeby to sprawdzić, ale szkoda progresu, więc póki mi dobrze idzie, to kontynuujmy. Plus Dorseya. Juliano, jesteś tam? Juliana, zapamiętałem twoje imię. Pff, nieważne. Obraziła się tym razem. Albo śpi, bo jest wieczór. Drugi, który był otwarty, bezpieczny, mogą teraz być zablokowane, by stanowić zagrożenie. Zachowaj czujność i wyszukaj. Za szybko zmigają te podpowiedzi. Jak na to, że gramy, to nie musimy od razu czytać przez ich. Jesteś tu, by się zabawić? Ulice roją się nocą.
Kurde. Hej, słuchajcie. Mam ściśle tajną informację. Dobra, niby jaką? No przecież mówię, że tajną. Mów wreszcie. Dobra, dobra. Fajerwerki najlepiej oglądać stojąc obok sceny. To tyle. To ten twój sekret? Proszę umrzeć. No co? To będzie coś widowiskowego. Odmrażam sobie dupsko szukając Colta. Lepiej, żeby było widowiskowo. Musimy złapać go żywcem i wystrzelić z fajerwerkami. Czy oni się rozejdą? Spadamy stąd. Nie. Ty mnie nie widzisz, kolego. Współczesnymi wilkami? Dobrze się bawisz? Jeszcze tak. No, interesuje nas tej sytuacji, że doceniam brak ciał. Snajperkę ma. O. To ich nie zauważyłem wcześniej. Oh shit. To jest safe. To był Colt? Nie. Czy to okno mnie uratuje? Nie mów się. Co jest, kurde? Już tu grzebał. O nie! Ups! Zabrałam twoje ukochane PZP! Jestem zbyt bystra, zbyt szybka i zbyt potężna. Ty jesteś powolny i nudny jak zawsze. Nawet mnie to nie wkurza. Jestem po prostu rozczarowana. Wiem, że stać na więcej. Możesz też się jebać. Wybór należy do ciebie. Całusy, Juliana. Serio? Juliana! A było kod zmieniać. Gdzie jest mój PZP? Nie skończyłam. To moje przedstawienie, nie twoje. Co ja jest? Tutaj rządzę. Chcesz się wypisać? Po moim trupie. Więc tak to wygląda? To jakieś wrogie przejęcie posady? Szef ochrony chroni pętlę. A ty w tej chwili robisz coś dokładnie odwrotnego. Super, więc zajmę twoją dawną posadę. Co robiłaś? Pisałaś jakieś głupoty dla bandy dupków i... O, zdaje się, że ktoś przyszedł z wizytą. Nie skończyłem jeszcze. Zamknęłam drzwi, żeby nikt wam nie przeszkadzał. Jakie... drzwi. Do tych twoich tunelików. Genialny projekt, serio. Wszystko dzięki kapitanowi. Czekaj, szlak! Jebać to! Zamknie moje tunele, więc je po prostu otworzę. Co za problem? Inwazja Juliany, słuchajcie. Juliana może pojawiać się w dzielnicy, aby na ciebie zapolować. Do tego dochodzi, następuje blokada tuneli wyjściowych. Odblokuj je, hakując miejscową antenę radiową. Możesz także zaatakować Julianę i odzyskać utracone powtórki, eliminując ją. Ej, mega. Juliana nawiedza tylko te dzielnice, w których obecny jest wizjoner i może zaatakować się w ten sposób ograniczoną liczbę razy w trakcie pojedynczej interakcji pętli. To są inwazje normalnie. Mega fajny motyw. Tu coś nowego mamy? Sesja zawieszona, nowe wiadomości. Użytkownik po prostu kolce został zawieszony w systemie minigom. Aha. Times antena. Schakuj antenę, aby odblokować swoje tunele. Nie o to mi chodziło. Przeładowuję. Oh shit. To było złe. Ej, Juliana to była. What? To był Colt? To było moje ostatnie wskrzeszenie, by the way. Nie, mam jeszcze jedno. O kurde. To się wrąbałem.
Czemu ty żyjesz? Nie chcę sobie z tego, ale... Dajcie spokój. Fuh. Pęta do drugiego końca. Nic raz poczynić następny poranek. Dobra, zapominam o tym. Wynosimy się stąd. Zwijamy się stąd. I żyjemy! Upolowany! Dobrze przeżyty dzień. Przetrwaj wszystkie cztery pory tego samego dnia. Proszę bardzo. Oprócz kąśliwych uwag, Juliana ma w rękawach tej swojej bomberki kilka asów. Bomberki. Gdy iteracja się skończy, zaczyna się kolejny kac na plaży. No, to tak, ale na szczęście nie będzie tak, że zginiemy i będziemy iterację całą od nowa mieli, więc na szczęście jest w porządku, bo przeżyłem ten atak. Znaczy, zginąłem, ale raz. Ale raz. Juliana przeżyła. Juliana nie pokonała cię. No. Tym razem nie. Pokaz fajerwerków jakiś ma być. Rozpocznij kolejny dzień. Udało ci się przetrwać dzień. Super. Ale zaraz. Co teraz? Rozpocznij kolejny dzień, czy może jednak na plaży zaczniemy? No, to byłoby bez sensu, skoro przeżyłem, nie? Chyba, że każdy dzień tak wyglądać będzie. Ej, chyba serio na plaży teraz zaczniemy. Dobra. PZP. Safe. Muszę dobrać się do sejfu przednią. A w ten sposób. Oby to był gnat. Kumam. Ale straciłem wszystko teraz. Ach, cholera. Bo dzień się skończył. Moja broń zniknęła. Czyli mamy cały dzień na zrobienie tego. To serio wygląda jak ten film, o którym wam opowiadałem. Tam właśnie żołnierz też zachowywał wiedzę, wiedział jak ma lepiej przeżyć kolejny dzień i miał tylko dzień, jedną dobę na zrobienie celu, czyli dostanie się do gniazda obcych jakby. Tu widzę podobnie, motyw z tym sejfem taki, nie? I zniszczenie cyklu. Mamy na to jeden dzień, słuchajcie. Pięknie się wszystko to domknęło. Cały dzień, cztery pory dnia zrobiliśmy w jednym... Przerwać metę. Tak naprawdę... Dobra. Cyklu, miniserii takiej, dwuodcinkowej, premierowej. Jeśli macie ochotę na więcej tej gry na moim kanale, dajcie proszę znać w komentarzach poniżej. Jeżeli nie, to myślę, że to jest coś, po czym już można mniej więcej ogarnąć, jak wygląda ta gra, jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje i czego się można po Deathloop spodziewać. Dajcie proszę znać, jak wam się gra podoba w komentarzach poniżej. Zostawcie proszę kciuka w górę, zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jesteście nowi na moim kanale, albo jeśli tego jeszcze nie robicie, bo naprawdę wielu z was ogląda, a nie subskrybuje, a zachęcam do zmiany tego stanu rzeczy. I cóż, do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem w kolejnych filmach na kanale, być może też w Deathloop, a być może po prostu w innych projektach. Trzymajcie się, cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.